Dzień dobry Państwu, nazywam się Judyta Pawlak i jestem głównym inwentaryzatorem w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Dziś chciałam opowiedzieć Państwu o jednym z urządzeń, które będziemy prezentować na nowej wystawie stałej pod tytułem Łódź Filmowa. Jest to stereoskop. Stereoskop to urządzenie, które służyło do oglądania fotografii stereoskopowych. Z kolei fotografie stereoskopowe to były specjalnie skonstruowane fotografie składające się z dwóch zdjęć jednego obiektu, który był sfotografowany w delikatnym przesunięciu w płaszczyźnie poziomej. Dlatego patrzący przez okulary w stereoskopie widz miał wrażenie trójwymiarowości i płynności obrazu. Pierwsze urządzenie nazwane stereoskopem skonstruował w 1838 roku angielski fizyk Sir Charles Wheatstone. I było to urządzenie, które składało się z dwóch zwierciadeł, dlatego w literaturze przedmiotu stereoskop Wheatstone'a jest nazywany stereoskopem zwierciadlanym. Wheatstone zamówił również u jednego z czołowych pionierów ówczesnej fotografii komplet podwójnych zdjęć do swojego urządzenia i były to pierwsze fotografie stereoskopowe. Urządzenie Wheatstone'a ze względu na swoją bardzo delikatną i skomplikowaną konstrukcję nie zyskało na popularności. Natomiast sama idea stereoskopii i fotografii stereoskopowej była rozwijana przez kolejnych wynalazców i uczonych. Przede wszystkim pracowano nad ulepszeniem budowy samego urządzenia. Prezentowany na nowej wystawie stałej w Muzeum Kinematografii w Łodzi stereoskop nosi nazwę Taxi Photo. Jego autorem był francuski wynalazca Jules Richard, który opatentował swoje urządzenie w 1900 roku. Tak jak inne stereoskopy służyło do oglądania fotografii stereoskopowych o wspomnianej konstrukcji, natomiast te fotografie nie były drukowane na podłożu papierowym, ale na specjalnie przygotowanych prostokątnych szkiełkach. Pierwsze modele Taxi Photo nosiły nazwę Stereo Classeur, natomiast wkrótce przyjęła się nazwa Taxi Photo. Był to najbardziej wyrafinowany stereoskop swoich czasów. Obiekt składa się z dwóch elementów, górnej części przeglądarki oraz dolnej, tak zwanej szafki, w której można było magazynować szklane przeźrocza. Dostępne były również szafki o znacznie większych gabarytach, zwane szafami meblowymi, które mogły pomieścić w swoim wnętrzu nawet do 1500 slajdów. Istniały różne modele tego urządzenia, różnych gabarytów, ze względu na format szklanych przeźroczy. Nasze Taxi Photo z kolekcji Muzeum Kinematografii w Łodzi posiada szklane przeźrocze o formacie 5x11 cm. Taxi Photo z kolekcji Muzeum Kinematografii w Łodzi, podobnie jak inne stereoskopy Jules'a Richarda, jest wykonane z drewna orzechowego. Składa się z przeglądarki oraz z szafki. Na przednim panelu posiada krótką instrukcję obsługi oraz drugą tabliczkę znamionową. Jest to prawdopodobnie tabliczka wskazująca na miejsce, gdzie zostało zakupione urządzenie. Był to sklep oferujący różne urządzenia fotograficzne Ernesta Neumanna, który mieścił się w Warszawie w Śródmieściu przy ulicy Mazowieckiej 6. Na przedniej części panelu znajdowały się dwie soczewki, które można było dowolnie ustawiać, dostosowywać do widza, jak też regulować ich ostrość. Urządzenie otwierało się od części górnej. W środku znajdował się mechanizm przeglądarki oraz specjalny pojemnik, który służył do umieszczania w nich szklanych przeźroczy. Niektóre z przeźroczy posiadały napisy, dlatego przeglądarka była również wyposażona w szkło powiększające. Taxi Photo z kolekcji Muzeum Kinematografii w Łodzi zostanie udostępnione po raz pierwszy po konserwacji na naszej nowej wystawie stałej poświęconej Łodzi Filmowej. Pierwsza część tejże wystawy będzie traktować o historii Łodzi Filmowej do wybuchu II wojny światowej. Urządzenie na przełomie 2019 i 2020 roku zostało poddane konserwacji. Obudową drewnianą zajmował się pan Andrzej Walczyński, natomiast mechanizm
poddał konserwacji pan Stanisław Kwiatkowski. Razem z konserwacją urządzenia została przeprowadzona również digitalizacja szklanych przeźroczy do stereoskopu oraz do fotoplastikonu. Tę digitalizację Muzeum Kinematografii w Łodzi przeprowadziło we współpracy z fotoplastikonem warszawskim, oddziałem Muzeum Powstania Warszawskiego. Bardzo ciekawym zagadnieniem jest historia fotografii stereoskopowych, ponieważ wkrótce okazało się, że wykonanie dwóch niemalże identycznych fotografii jednego obiektu w delikatnym przesunięciu nastręczało niemałych problemów. Bardzo często zdarzało się, że nawet niewielka niedokładność w tym procesie wpływała na ostateczny efekt, czyli utraty tego wrażenia trójwymiarowości i płynności obrazu. Dlatego uczeni, którzy konstruowali stereoskopy, rozpoczęli również pracę nad wynalezieniem aparatu fotograficznego, który pozwalałby na wykonanie podwójnej fotografii stereoskopowej jednocześnie. Autorem takiego urządzenia, aparatu fotograficznego, który posiadał dwa obiektywy, był Sir David Brewster, który również zajmował się konstruowaniem stereoskopów. W kolekcji Muzeum Kinematografii w Łodzi posiadamy również fotografie stereoskopowe, które przedstawiają żołnierzy w okopach. Zmierzch fotografii stereoskopowej oraz popularności stereoskopów nastąpił po zakończeniu I wojny światowej. Wówczas wśród dostępnych rozrywek pojawiło się kino oraz radio. Takie urządzenia jak taksifoto z kolekcji Muzeum Kinematografii w Łodzi zostało zepchnięte właściwie do roli tylko zabawki optycznej.